co prawe, nie mrawe. Marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito, toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać. Przepuklina, ruina, borowiny i codziennie rano aspiryna. Kolanie, strzykanie, a wątroba, proszę pani, to uchowaj panie. To po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Wątroba, już połowa, trudno o niej rzec choćby pół dobrego słowa. Śledziona, już zgubiona, lewatywa, rentgen, punkcja była już robiona. Płuco prawe, nie mrawe, marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito, toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać. To po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Solo. Po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać, biegać znaczy dbać. Ba, 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 ba. Z biegiem na trzeźwo. Nazwa dość długa, ale myślę, że oddaje sobą wszystko. Przedsięwzięcie ma mieć charakter cykliczny, moi drodzy państwo, i tak naprawdę ma służyć nie tylko promowaniu zdrowia, ale przede wszystkim scaleniu społeczności lokalnej w szczytnym celu. Dziś warto dodać, że wspierają nas różne instytucje, między innymi jest to drużyna WOPR Anioły z Trzcianki. Jest z nami Fundacja Młodzi w Uzależnieniu z Gniezna, Fundacja imienia Anny Wierskiej, drużyna Szpiku z Poznania wraz z panią Marią Homan, Fundacja Promyk Nadziei wraz z Bartoszem Wroną oraz Pogotowie Społeczne z Poznania. Oczywiście wiemy, że impreza nie odbyłaby się, gdyby nie sponsorzy, którzy dość licznie wsparli naszą inicjatywę, i w tym momencie już dziękuję. Jednak oczywiście musiał pojawić się ktoś, kto jest sprawcą całej dzisiejszej inicjatywy. Zatem na scenę zapraszam do siebie w tej chwili panią dyrektor szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz, panią dyrektor Renatę Małecką oraz pana Krzysztofa Wizę, radnego gminy Lubasz. Witam wszystkich zaproszonych gości. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie inicjatywa, która powstała, panie Krzysztofie, ponad rok temu. Pamięta pan? Dokładnie. Już wtedy chcieliśmy zorganizować taki marsz razem z biegiem, oczywiście na trzeźwo. Coś, co promuje zdrowy styl życia, coś, czym możemy poszczycić się. Chodzimy, biegamy, żyjemy sportowo, dbamy o swoje ciało, a jeżeli dbamy o swoje ciało, to dbamy również o swojego ducha, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. I myślę, że też to hasło przyświeca pracy naszej szkoły z naszą wspaniałą młodzieżą, która dzisiaj bardzo licznie uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Mamy grupy z całego powiatu, mamy osoby z całej Wielkopolski, a działania razem z drużyną Szpiku, które są działaniami cyklicznymi, bo przecież widzieliśmy się niedawno podczas akcji Nie bądź żyła, oddaj krew, prawda, no panie Krzysztofie? Zgadza się, i Fundacja Młodzi w Uzależnieniu z Gniezna, panowie, którzy też nas zawsze wspierają. Dziękujemy bardzo. Ale też Anioły z Trzcianki, które chyba po raz pierwszy są z nami na tej naszej wspólnej uroczystości, i mam nadzieję, że nie ostatni. Proszę państwa, ten dzień dzisiejszy to nie tylko marsz i bieg, ale to również mnóstwo imprez towarzyszących, to piękne
namioty dla młodych ludzi, to malowanie twarzy, to... Wystawy artystów. Dokładnie. Plac zabaw dla dzieci. Panie Tomku, zapraszamy. Ale pani Maria powie chyba o czymś, co jest dodatkowe dzisiaj. Można, proszę państwa, zakupić cegiełkę. Ta cegiełka poprzedzona strzałem może zamienić się w nagrodę. Tutaj proszę zobaczyć, mamy naprawdę ciekawe, fajne nagrody. A dochód z cegiełek będzie przeznaczony na rzecz Fundacji Drużyna Szpiku i oczywiście dla osób potrzebujących, chorych na rak. Proszę bardzo, pani Mario. Mogę to wyjąć? Dobrze. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Fundacji Anny Wierskiej. Jest to fundacja, której zadaniem jest wspieranie chorych na białaczki, na nowotwory krwi. I Drużyna Szpiku jest taką platformą, na której spotykają się ludzie zdrowi i chorzy. Ci, którzy potrzebują pomocy i ci, którzy tej pomocy mogą udzielić. Przede wszystkim jest wśród nas ogromna rzesza wolontariatu sportowego. Biegaczy, nordic walkerów, piłkarzy, wioślarzy i oni właśnie zakładając na co dzień takie czerwone koszulki z napisem Drużyna Szpiku dają chorym sygnał, że jesteśmy z nimi. A dzisiaj jesteśmy z wami już kolejny raz nad tym pięknym jeziorem i zapraszam do wspaniałej wspólnej Panie starosto, zabawy. Czy zechciałby pan wspólnie z nami otworzyć oficjalnie tą imprezę razem z panem Zbyszkiem Jacek? Zapraszam. Serdecznie państwa witam. Bardzo dziękuję organizatorom, że zwrócili się do mnie o patrona nad tą imprezą. Ja już w samorządzie pracuję bardzo dużo, długo i pamiętam w 91 roku na jednym z moich staży, gdzie uczyliśmy się wszyscy z samorządu, miałem okazję uczestniczyć w Holandii i zazdrościłem Holendrom już w tamtym momencie, że oni mieli tyle tych ścieżek rowerowych i tak aktywnie prowadzili te swoje życie, zdrowe życie, że mieli tyle programów sportowych, tych typowo sportowych dla normalnych, nie wyczynowych, ale dla nas, że mieli tyle programów dla osób niepełnosprawnych. I minęło trochę czasu i my mamy to samo. Bardzo dziękuję sprawcom tego zamieszania, tego dzisiejszego popołudnia i pani dyrektor, i panu Krzysztofowi, bo nie pierwszy raz się spotykamy na tego typu inicjatywach. Państwu przede wszystkim gratuluję, że odpowiedzieliście na zaproszenie i że to idzie do skutku i że wspaniale spędzicie tutaj w zdrowy sposób to popołudnie, a przy okazji jeszcze dacie od siebie coś więcej, a jeszcze się pobawicie przy tym wszystkim. Także serdecznie gratuluję. Panie Zbyszku, jeszcze parę słów. Chciałbym powiedzieć do wszystkich naszych gości. Witamy i zapraszamy co roku. To piękny teren. Starosta jest skromny i nie chcę powiedzieć całej prawdy, ale żeśmy ustalili, że w kolejnych latach rozbudowywać będziemy te ścieżki. Już są projekty, są sfinansowane i następny rok jest do realizacji. Także już jest ogłoszony też przetarg, także wszystkie sprawy się dzieją po to, żebyśmy z każdym rokiem mogli przyjmować coraz więcej naszych gości w lepszych warunkach. A dzisiaj życzę, mimo że pogoda tak jak zawsze jest różna, ale jest fajna, bo w takiej umiemy żyć, więc bawmy się dobrze. Korzystajmy z tego na trzeźwo, bo taki jest nasz cel. Jednoczmy się, bądźmy ze sobą razem, przekazujmy sobie to, co najpiękniejsze, uśmiech, radość i zadowolenie bycia z sobą. Proszę państwa, ten klucz symboliczny do tej gminy z panem starostą chciałbym przekazać na dzisiaj pani dyrektor szkoły. Proszę, tak? I jak otworzymy, przekażemy ten klucz. Tak? Ja może pozwolę sobie już wygłosić formułkę otwarcia. Pierwszy lubaski edukacyjny marsz po zdrowie z biegiem na trzeźwo Lubasz 2014 uważamy za otwarty. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Słuchajcie, sensowne panienki, prawdziwy król Julian tu stoi. Uwielbiam, kiedy laseczki wprawiają w rąk wesołe ciałka. Gdy ruszacie bioderkami, róbcie to słodko, smacznie i zdrowo. Zgoda? I słodka jest, bez makijażu ma być. Figury ty masz, do faceta już jest. Słodka jest, bez makijażu ma być. Figury ty masz, do faceta już jest. Ten cudowny dzień wywołuje lęk. Gdy się uda zatyczy, to każdy wybyt. Ten cudowny dzień.
Zaplanować sobie macie takie coś. My faceci tak jak leci nie mamy dość. Macie sobie to, jak Titanic na szczęście na sam. Zaplanować sobie macie takie coś. My faceci tak jak leci nie mamy dość. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to czemu nie przeciągnął? Ania, 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 Ania. Dawaj pani krzyknowa, bo już ogony są! Długim ramieniem idziemy do przodu. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabiciu serc nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z moją całą miłością. Wierzę w ciebie, wierzę w moje sakrum. Brawa moi drodzy. Warto wspomnieć, czym zajmuje się drużyna szpiku. To grupa wolontariuszy, która działa bezinteresownie. W międzyczasie oczywiście witamy kolejnych zawodników na scenie. Cię podbiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzegła cię, już nie masz sił i z gardła ci wydarła. Alleluja.
już na pewno świeżością rzędną. Właśnie tu. Zajmuje pan Tomasz Miklejewski, jeżeli jest, zapraszam. Koniecznie musi być. Drugie miejsce. Pani Maria Adamska. Brawo. Również gratulujemy. I pan Robert Adamski zajął miejsce pierwsze. Nagrodę wręcza pani Agnieszka Kosicka, członek Zarządu Edukacji Lubasz oraz prezes Ryszard Kosicki. Również organ prowadzący edukację Lubasz. Miejsce trzecie. Pan Filip Przymusiński. 17:24. Jeżeli jest obecny, zapraszam przed scenę. Tam, jeżeli się znajdzie. Miejsce drugie. Pan Robert Czyż. I miejsce pierwsze, pan Jacek Krawczyk. Mamy dwie nagrody specjalne. Pierwsza jest dla najmłodszego uczestnika naszej dzisiejszej imprezy. Arkadiusz Maćkowiak, jeżeli jest z nami, zapraszamy. Nagrodę wręcza pani dyrektor Renata Małecka. Ja myślę, że taki zawodnik jest bardzo cenny. Przede wszystkim uczestnictwo Arkadiusza w tych zawodach porusza na pewno tutaj serca nas wszystkich. I w związku z tym mamy również drugie wyróżnienie dla najstarszego biegacza, który wziął udział w dzisiejszych zawodach. Jest to pan Józef Wrona. Zapraszamy pana Józefa. Pan Józef już idzie. Zapraszamy. Nagrodę będzie wręczać prezes edukacji Lubasz, pan Ryszard Kosicki. Pan Józef już idzie. Gratulujemy oczywiście wszystkim nagrodzonym, ale nie tylko nagrodzonym, bo również wszystkim osobom, które zechciały wesprzeć naszą inicjatywę. I teraz przechodzimy jeszcze raz do ponownego wręczenia nagród w kategorii bieg. Ponieważ panowie już nam się znaleźli, zaczynamy jeszcze raz od miejsca trzeciego. Pan Filip Przemusiński. Zapraszamy. Czas 17:24. Gratulujemy. Miejsce drugie, pan Robert Czyż. Ta sama drużyna, ten sam team. 17:16. I miejsce pierwsze, pan Jacek Krawczyk. 16:43. Gratulujemy. Nagrodę wręcza pani Maria Chowa. Gratulujemy wszystkim. Poproszę tutaj o pamiątkowe zdjęcie. Pozostanie jeszcze przez chwilkę przed sceną. Zwycięzców nagradza się medalami. Medalu nie kupisz w lepie. Żeby go zdobyć, to musisz.
musisz po prostu ćwiczyć ze wszystkich najlepiej. Szanowni Państwo, chciałabym tradycyjnie, jak po każdej naszej imprezie, którą organizujemy, podziękować przede wszystkim osobom zaangażowanym, bo bez tych osób ta impreza dzisiaj by się nie odbyła. Wartością największą każdej firmy są ludzie i myślę, że Edukacja Lubasz może się poszczycić wspaniałymi pracownikami i wspaniałymi uczniami, którzy są zawsze z nami. Dziękuję wszystkim. Nie będę wymieniać imienia i nazwiska, bo Państwa zaangażowanie myślę, że było widać w dniu dzisiejszym na każdym posterunku. Właśnie wjechał tort, który jest w kształcie serca. Za chwileczkę będziemy go kroić. Panie Krzysztofie, może pan przyjdzie do mnie, co? Też mam no, w listopadzie spotykamy się w Edukacji Lubacz 21 listopada na finale akcji zbiórki Krwi nie bądź żyła, oddaj krew z koncertem Spróbuj na trzeźwo. Czyli to kolejna nasza akcja, która będzie akcją cykliczną. Myślę, że nie byłoby też nas tutaj dzisiaj, panie Krzysztofie, gdyby nie Info Lubasz, gdyby nie wspaniale działający Facebook. Zgadza i te się. Wszystkie udostępnienia i informacje, które się na nim pojawiły. Ale to właśnie media internetowe robią to, co robią, że informacja dociera bardzo daleko. Bo tutaj też jedna fajna impreza, która się odbyła, bardzo udana, to był Dzień Kobiet 8 marca. Tak, wspaniała bardzo impreza. Dziękuję. Wszystkie kobiety zapraszamy na kolejny 8 marca w przyszłym roku, który będzie. Bo to też była fajna impreza. Myślę, że tak. Podejdziemy do tortu i zaczniemy go kroić, chociaż nie ma naszej koleżanki Kamili Szymczak, która w tym jest najlepsza. Ale myślę, że sobie poradzimy. No ale obsługa też widzę, co jest. Proszę Państwa, oczywiście sponsorzy i jeszcze raz sponsorzy. Poproszę Panią Iwonę, żeby wszystkim nam przypomniała, jakich mieliśmy sponsorów, ale największym sponsorem tej dzisiejszej imprezy byli właściciele Edukacji Lubasz, za co im w dniu dzisiejszym serdecznie dziękuję. I mamy nadzieję, że będziemy mogli korzystać z ich pomocy przy kolejnych imprezach. Gratulacje wszystkim i podziękowania sponsorom. Oczywiście jak jesteśmy przy podziękowaniach, to również dziękuję osobie o obsłudze technicznej, która tutaj cały czas jest z nami. Dziękuję za nagłośnienie. I jeszcze raz przypomnę listę sponsorów. Firma Komat, firma Vertimar, pan Bartosz Stawiński, firma Elmar, Gacówka, Rafmax, Bank Spółdzielczy. Pan Gieremek, firma Aqua, Sztejko, pan Posadziński, pan Paweł Komór, restauracja Portus, pani Dorota Kałużyńska, restauracja Cegielnia, Druckkomp, pan Skrzypczak, sklep sportowy Prelwic w Czarnkowie, starostwo powiatowe w Czarnkowie, pan Paweł Sitek, Merzbet, pan Michalak, firma Michałowski, Straż Pożarna, pan Sławomir Kraft, Fabryka Zdrowia, Skok Jaworzno, firma Lider, Piekarnia Sendal, Eurobank, Viabud, pan Zbigniew Jans, a także firma Harpo, Poradnia Zdrowia Uśmiech, Monet, Zenex, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Centrum Ogrodnicze Goraj oraz pan Józef Wrona, który wsparł dzisiaj całą inicjatywę. Wszystkie osoby chętne, zainteresowane i spragnione słodyczy zapraszamy pod scenę, ponieważ tort już się kroi. Życzę Państwu miłego odbioru, ponieważ nadal będą z nami uczniowie z Edukacji Lubasz. Zapraszam do występów.